jeszcze. Siemanko, dzień dobry, witamy na kanale Wiejskie Inspiracje w ten niezwykle zimny poranek. Zaczynają się mrozy, zaczyna się wesoło. Także trzeba kalesonki zakładać, kochani, ciepłe skarpetki i czapeczki. Noście. Koniecznie. Musicie mi wybaczyć, nam wybaczyć, bo dzisiaj taki będzie krótszy odcinek i właściwie niewiele będzie z remontu, bo będę jeździł za towarem. Musimy między innymi wszystko kupić do instalacji elektrycznej, powoli tam do wodnej kupujemy. Więc dzisiaj taki rozjeżdżony odcinek, niewiele pokażę wam z samego remontu. W kolejnym odcinku na pewno będzie więcej, dlatego że też, że bardzo dużo się dzieje i po prostu siłą rzeczy nie wszystko nadążam tutaj i nagrywać i montować. Ale posuwa się do przodu, posuwa się szybko do przodu, także jest dobrze pod tym względem. No ale, no musicie jakoś to wytrzymać i wytrzymać do weekendu, mam nadzieję, że w weekend już będzie coś więcej. Natomiast jutro dostajecie film ekstra, ten, który był zapowiedziany za 1000 łapek wbitych w górę oczywiście. 1000 łapek wbitych w górę w czasie premiery jakiś czas temu. To się udało wam zrealizować i za to dodatkowy filmik, który będzie jutro, czyli w piątek, będziecie mieli długi weekend z Wiejskimi Inspiracjami, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. Mam nadzieję, że nic tam po drodze się nie wydarzy. I to ten filmik dodatkowy w piątek. No i jest taka propozycja kilku naszych widzów z tej słynnej ekipy czatowej, żeby teraz spróbować dobić kiedyś do 1000 łapek przed premierą. To byłby wyczyn. To byłby wyczyn, że zaczynamy premiera, tu już jest 1000 łapek. No, kapitalny pomysł, przyznam. Ja bym na to sam nie wpadł, także gratuluję i mam nadzieję, że się uda to zrealizować i że w tym pomożecie. W takim kładzie jedziemy na zakupy i no, suchar na koniec, to wiadomo. Także trzymajcie się, hej! Hej, teraz zakupy marketowe będą. Czasem i w markecie trzeba kupić, jak się nie da gdzie indziej. Albo jak jest to, nie wiem, wyjątkowo opłacalne, albo z 1263 innych powodów, które mogą się wydarzyć po drodze. Lista jest, a na tej liście są rury miedziane i teraz tak. Trzeba będzie tego nawybierać, trzeba będzie tego nanosić. No i trzeba będzie to później, wiecie, polutować ze sobą, ale to już na miejscu będziemy robić instalację. Na razie muszę wziąć ze sobą 15 rur miedzianych o różnej grubości, ale to jest sztanga po 2,5 metra. 15 na 1, 2,5 metra. Ale coś jest jeszcze fajnego napisane, zaraz wam pokażę. Rura miedziana, 15 na 1, twarda sztuka. Na pewno jest to twarda sztuka. To mi zrobiło dzisiaj dzień. Twarda sztuka. Dobra, to muszę 15 takich teraz skołować. To trochę będzie wybierania. Centrum elektryczne po raz drugi. Muszę zawitać, ale tym razem zakupy są dużo, dużo poważniejsze, bo są bardzo poważne, bo to będzie cała instalacja elektryczna. Więc po pierwsze, jest tego dużo. Po drugie, trzeba to załadować do busa, bo do osobówki nie wejdzie, chyba że złoży ktoś siedzenia. Po trzecie, to też kosztuje. Także dzisiaj naprawdę porządne zamówienie. Przy okazji
zerkniemy, jak ten sklep w środku wygląda. Sobie zobaczycie, może ktoś kiedyś będzie chciał wpaść, zobaczyć. Jest centrum elektryczne tutaj, a i tam drugi budynek. No i tu można sobie zajrzeć, na miarę macie wyświetlone oczywiście. Przy samych pociągach jest hurtownia. Pojechali. Kurde, słuchajcie, ile to trzeba tego wszystkiego, a przecież my nie mamy jakichś tutaj szczególnie dużych, prawda, tego domu, ani niczego, a po prostu tego, czyli człowiek musi się ukablować, a tak to przecież to wystarczyłby jeden przedłużacz, jedna wtyczka, jedna żarówka w domu i tyle, i co tam, kurde, a to trzeba tyle tego wszystkiego trzeba połączyć. Kto to widział, nie? Tu się kłaniają stare dobre czasy, jak wszystko było na jednej żarówce, na jednym kontakcie i tyle. A teraz, żeby tylko komórek, telefonów, telewizorów, tabletów i innych naładować, to ile trzeba kontaktów, nie? Dobra, zwijam to. Jeszcze rurki już są na samochodzie, które wcześniej miałem, kupowałem i wracamy. Jeszcze tylko odbierzemy gaśnicę z serwisu. Też pokażę wam, gdzie jest serwis takich gaśnic, że oddajecie, napełniają i macie pełne, także można sobie skorzystać. A jak wolicie bardziej obrazowo niż napisowo, to pokażę wam. O, chociaż to też napis. To tutaj macie wszystkie namiary w Płocku. Dobra, w drogę, moi drodzy. Taki punkt jest w Płocku na Dobrzyńskiej. Tu macie państwo zarówno szkolenia, jak i można właśnie gaśnicę naprawić, serwisować, potwierdzić jej przydatność, tudzież inne. Idę odebrać swoje. Gaśnicę mam odebraną i to była moja stara, szóstka, czyli 6 kg. Miałem takie trzy, a jedna się nadawała do serwisowania, został tutaj licznik zamontowany, wszystko jest ok. A tamte dwie pozostałe okazały się szrotem, więc na miejscu możecie sobie wymienić, zamienić, kupić nowe, albo takie używane właśnie, ale w dobrym stanie, które działają jeszcze i będą działać. I ja właśnie takie dwie sobie nabyłem, a ta jest jeszcze dobra, więc też będzie służyć, ale dwie też są takie, tylko to są akurat czwórki, więc troszkę mniejsze, ale są ok. Także już teraz mamy gaśnicę w domu, bezpiecznie będziemy jakby co słomę gasić. Pozdrawiam serdecznie.
No i kolejna wizyta w Płocku. To takie teraz moje duże miasto, tak? Bo jak coś większego trzeba, to zazwyczaj odwiedzam właśnie, znaczy większego. Już mówimy o takim mieście naprawdę sporym, no to odwiedzam właśnie Płock. Raz mi się zdarzyło być we Włocławku. No, w Toruniu ostatnio, ale to oglądaliście chyba, nie? Czy nie, czy będziecie oglądać dopiero? Zobaczymy. Może będziecie dopiero oglądać film z Torunia. Tak czy śmak, zakupy zrobione. Te, które potrzebne są teraz do zrobienia instalacji elektrycznej w domu. Zrobione już, no podwodną instalację to jeszcze pewnie chwila będzie, zanim się za nią weźmiemy, no ale już powiedzmy, że gromadzimy asortyment, który nam jest potrzebny do tej instalacji wodnej. I no i gaśnice odebrane, także to tyle. Gdzie tam mogę, to próbuję załatwić dla Was jakieś rabaty. No ale nie zawsze się da. Czasami jak jestem z danej firmy zadowolony, no to pokazuję Wam ją. No tyle. Tak jak dzisiaj pokazałem. Ale jak się uda jakiś rabat załatwić, to wiadomo, że wtedy ta firma trafi do nas na listę z rabatami, czyli na tą stronę, która Wam się teraz wyświetla. Tam możecie zaglądać i jak będziecie coś akurat kupować, czy to będzie... czy to będą wiórki kokosowe, czy to będzie szklarnia, to macie z rabatami zawsze. To tyle co możemy dla Was zrobić. Nie ma problemu żadnego z tym, więc po prostu jak mogę, to załatwię. No, a co tam poza tym dobrego? No, dobrego jest to, że właśnie wiem, że tam fachowcy skończyli dzisiaj. No i jak chyba z tego, co tak wstępnie wiem, udało się przywrócić takie stare drzwi, które... Znaczy drzwi. No chyba tam były drzwi kiedyś, no bo to... Były kiedyś tam... Tam był otwór w ścianie, więc zakładam, że to chyba były drzwi, więc przywróciliśmy. Znaczy fachowcy przywrócili... No w sumie przywróciliśmy, bo ja też tam wycinałem trochę z rana. Więc przywróciliśmy ten otwór. Będzie fajnie dzięki temu, bo będzie wyjście do oranżerii. No i tyle. Także to z takich rzeczy. Coraz bardziej już się wgryzam w dietę keto. Wgryzam dosłownie. Ale wiecie, jeszcze to nie jest takie... Nie, to jeszcze do przejścia na pełną ketozę to jeszcze chwila, moment. No już może przejdę, ale wiecie, no na przykład był człowiek w Toruniu. No i wiecie, no nie zjeść tego toruńskiego pierniczka, no. Znaczy jakbym zjadł jednego gryza, a tego dnia nie jadł za dużo węglowodanów, to może z ketozy bym nie wyszedł, ale no wiadomo, że się zjadło trochę więcej. Co tu ukrywać? Ale myślę, że lada moment już tak w ogóle odetnę węglowodany i przejdę w ketozę pełną. No, to wtedy zamiast glukozą organizm się żywi ciałami ketonowymi z tłuszczu. Tak to mniej więcej wygląda. A co na takiej diecie keto można na przykład, czy można przekąski stosować? Otóż można. Jak zgłodniejesz bardzo, to przekąskę możesz sobie skonsumować. Ja na przykład, przekąska to dla mnie jest śmietana. 30. Tłuściutka. Pyszna. Znaczy to jest w wersji bita śmietana, tak trochę bita śmietana. Bo tyle, ile możesz tam tym pojemniczkiem wstrząsnąć, ubić ją, ubić ręcznie, to jest prawie bita śmietana. I do tego, żeby nie było samej śmietany, ja na przykład dodałem sobie jedną kostkę czekolady pokruszoną, ile się tylko dało, czekoladę 85%. Także to taka moja przekąska. Osoby, które mają jakieś opory przed dietą keto, to zawsze mówią, że ale to takie tłuste, to takie mdłe i takie niedobre. Tak. Spróbuj kiedyś łyknąć śmietany, zobaczysz, że wcale nie jest takie mdłe. Ja tam takie śmietanki, to mógłbym ze dwie spokojnie wypić naraz. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale zawsze właśnie można sobie przełamać ten smak, czy to dodając właśnie tą gorzką czekoladę, żeby było bardziej słodko,
Czy na przykład można przełamać się jakimiś przyprawami, tak? Jeśli chcecie wersji wytrawnej, no to może to być wszystko. Sól, pieprz, kurkuma, czosnek, co tam kto chce. A jeśli ma być w takiej wersji właśnie bardziej słodkiej, albo przynajmniej przypominającą słodką, to może na przykład cynamon z wiórkami kokosowymi jest świetna. Także taka przekąska może występować w tej diecie. Oczywiście, jeżeli ktoś dobrze skonstruował sobie posiłek i rzeczywiście ten posiłek miał odpowiednią ilość tłuszczu, to między posiłkami nie będziecie głodni. Tylko tego tłuszczu musi po prostu być całkiem sporo. Ale o takich szczegółach technicznych to będę starał się opowiedzieć Wam w kolejnych filmach. Może zrobię film zupełnie tylko o diecie keto, gdzie tak z grubsza powiem, o co w niej chodzi. I zapoznam Was z podstawowymi zasadami. Ja sobie też tę wiedzę odświeżę, bo zawsze warto pamiętać o wszystkich zasadach. No i co? Bawcie się dobrze. No i proszę bardzo, śmieci od nas odjeżdżają. No trochę oczywiście kontener zrył podwórko, ale to my sobie wyrównamy. Takie rzeczy się zdarzają. Jakby była kosteczka, to by tego nie było, nie? Taki żarcik. No i dobra. I pojechali! Jeszcze raz pewnie zamówimy sobie taki kontener, coś czuję. Bo szybko, fajnie, sprawnie i dobra. Także jakby ktoś tam, wiecie, te okolice nasze kujawsko-pomorskie czy coś, czy granica mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, to wiecie już gdzie zamawiać, bo podałem na miarę na firmę. Polecam, pozdrawiam, hej! Chodzi wilk po lesie i widzi w pewnym momencie gdzieś tam pod krzakami zajączek siedzi. Zajączek siedzi i tak bazgrze, coś bazgrze tam, coś pisze. No i wilk tak z zainteresowaniem podchodzi, no co tam robisz, zajączku? Piszę pracę magisterską. O, wilk się zaśmiał, a jaki tytuł tej pracy?
o wyższości zajęcy nad wilkami. Wilk spojrzał, ja ci dam wyższość i z dalej tego zająca i w krzaki go i łomot i te krzaki się trzęsą, słychać wielką walkę, słychać. Po chwili wilk wychodzi taki poturbowany, taki obity, a za nim z krzaków wyłania się niedźwiedź. Trzeba było zapytać, kto jest promotorem.